Zatem, jako się rzekło, pierwszy pojedynek w grupie pań i od razu te, powiedzmy, nadzieje na solidne występy, bo to przecież zawodniczki jedne z młodszych w tym turnieju, Agata Sidło, która jeszcze nie ma medalu Mistrzostw Polski Kobiet, i Anita Sochacka, która przed rokiem stanęła na podium. Panie dotychczas spotykały się przede wszystkim w startach juniorskich, ale na Mistrzostwach Polski w zeszłym roku w 8 lepsza okazała się Agata Sidło, wygrywając 5-2. W tym roku Agata Sidło to uczestniczka Superpucharu Polski Kobiet, a Anita Sochacka awansowała, w zasadzie wygrała ten Puchar Polski Kobiet, te zawody, powiedzmy, nieco niższej kategorii. W ogóle w startach obu pań, to ich 19 pojedynek, 7 razy wygrywała Anita Sochacka, a 11 Agata Sidło. Zobaczymy, będzie skuteczne rozbicie Sochackiej. Są dwie kule w łzach. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pani grają do 5 wygranych partii w 8. Widzimy powtórkę. No, nie najczyściej trafiła w trójkąt. Troszeczkę nam, można powiedzieć, zniknęła Anita Sochacka w tym roku z pola widzenia, grając w Pucharze Polski Kobiet, dlatego ciężko powiedzieć, w jakiej jest dyspozycji. Pierwszy mecz przegrała, podobnie jak Agata. Zaraz dojdziemy do tego, z kim i w jakich okolicznościach. Izabelą Łącką przegrała Anita, a Agata wygrała najpierw z Magdą Tatarkiewicz i przegrała z Katarzyną Wesołowską. Tym samym przegrana z tego meczu żegna się z turniejem zwyciężczyni, natomiast zagra o mecz dający prawo walki o awans z lewej strony. A rywalką będzie Agata Ryś lub Agnieszka Bronikowska? Nie, niestety nie Agnieszka Bronikowska. Agata Ryś, bo Sylwii Ząbek w stawce nie ma. Czyli proszę bardzo, Agata Ryś, debiutantka. Już zapewne ma pewne 7 miejsce. Stanie przed szansą meczu o medal. Tymczasem seria mocnych zagrań Anity Sochackiej. I tak chyba zbliżamy się do końca tej serii. Zobaczmy powtórkę. Chociaż nie wiem, zagrywa połówki, a zatem no chciała tutaj ewidentnie rozbijać to skupisko Wil w okolicach pola trójkąta. No dobrze, że takich zagrań, takich wariantów szuka Anita. No to świadczy o takiej dojrzałości, powiedzmy, w grze. No to, że się nie udało, oczywiście wielka szkoda. Natomiast może za którymś razem uda się zagranie podobnej urody. No teraz też widzieliśmy tak po męsku niejako, mocno, tak żeby przenieść białą bilę jak najbliżej tego skupiska, zapewne w domyśle na tę połówkę najniżej na stole. Tutaj dwa razy zbija się biała z trzynastką. I zobaczymy, na co stać teraz Agatę Sidło. Ona jeszcze dzisiaj, nie, ona już, akurat ona już dzisiaj popisała się zwycięstwem. Ale teraz zabrakło wbicia. No i ma tutaj możliwość rozbijania, tak jak w 14-1, tego układu Anita. I w zasadzie bila, z której miałaby rozbijać, to jest jedyna, którą może z jakąś tam łatwością próbować je wbijać. No i ładnie. Trzeba powiedzieć, że ładnie. Anita Sochacka taki przeskok jakościowy w swojej grze zanotowała mniej więcej 2 lata temu, kiedy przez pewien okres trenowała pod okiem Mariusza Skonecznego. Wtedy
nabrała takich dobrych nawyków w grze, podniosła skuteczność. No i proszę bardzo, dość skutecznie radzi sobie z wbiciami. No taki, to było takie zagranie w zasadzie donikąd wydawać by się mogło. Oczywiście jest tutaj możliwość jeszcze zagrywania dziewiątki. No i zdaje się wierzyć Agata. Anita oczywiście, że 14. Nie, akurat porzuca myśl o wbijaniu 14. No i proszę bardzo, kolejne dobre wbicie. No i teraz ta 14. Niełatwe zagranie do lewej narożnej kieszeni. Trzeba by troszeczkę jeszcze miękko dołem zagrać, żeby wypracować pozycję do 13. Na dość długi mostek, a więc. No proszę bardzo, świetne teraz zagranie. Troszeczkę szczęścia, bo bardzo korzystna kolizja Bill. Zobaczmy powtórkę. Widzieliśmy po szóstce, ześlizguje się biała. Trochę kąta tutaj brakuje. Niewykluczone, że trzeba będzie też usunąć szablon na prośbę zawodniczek. Zobaczymy, jak będzie chciała pozycjonować do czarnej Anita. Czyżby pozycjonowała na środkową kieszeń? Zdaje się, że ma możliwość. No ale myli się, myli się. Anita Sochacka na ósemce, no i szansę przed Agatą Sidło. Tutaj wbijając, zdaje się, to jest dwójka. Można od razu rozwiązać problem piątki i ósemki, zatem chyba ku temu powinna się skłaniać. A nie, to będzie safe. To jest niestety z jednej strony no, rozsądne taktycznie zagranie Agaty Sidło, z drugiej strony to jest coś, co może nam troszeczkę ten pojedynek wydłużyć, a więc sytuacja, w której jedna z zawodniczek myli się na ostatniej kuli. No i rywalka wykorzystuje przewagę posiadania wielu bill na stole do stawiania sejfów. Oby coś z tego wynikało, oby te sejfy przyczyniały się do jakichś konstruktywnych rozwiązań. Tymczasem, proszę bardzo, Ania Wolak 3 do 0 prowadzi z Agnieszką Bronikowską, czyli tak samo jak Iza Łącka z Magdaleną Tatarkiewicz. Zobaczmy, co to za mecz, o jaką stawkę. Zdaje się, że zwyciężczynie tego pojedynku spotkają się, no myślę tutaj o meczach, które wymieniłem, spotkają się ze sobą w starciu o prawo awansu do półfinału. O prawo meczu. No, w każdym razie, jeszcze jeden mecz przed meczem o wyjście z prawej strony, z lewej strony. Jania Wolak bardzo blisko tego pojedynku, bo już 4 do 0 prowadzi. Agata Sidło dostaje prosty układ. Powinna sobie z nim poradzić. Agata Sidło, no, można powiedzieć, że przeszła niejako do historii, bo powstrzymała jedną z dłuższych serii, jeżeli chodzi o kobiecy bilard w Polsce, jedną z dłuższych w dziejach serii. Zwycięstw jednej zawodniczki, to ona powstrzymała Oliwię Czupryńską. To ona jako jedyna w tym roku, w zasadzie od Mistrzostw Polski ubiegłorocznych, znalazła patent na pokonanie Czupryńskiej. Dzięki temu stanęła na podium Superpucharu Polski Kobiet. Jak to zbicie z ósemką? No, na szczęście nie odbiera szans na dobre wbicie, tym samym na dobre pozycjonowanie.
No dość imponujące rozbicie Agaty Sidło. Zobaczmy, nie udało się co prawda skontrolować białej, bo uciekła pod dolną bandę, ale dwie kule w kieszeniach, dodatkowo dobrze rozproszone bile. Jeżeli na przykład można by było zagrywać teraz różową, no to wtedy układ byłby dość prosty. No panie teraz spotykają się przy komputerze, żeby uaktualnić wynik. No zdaje się, że panie w ogóle tego meczu nie wystartowały. No nic, za chwilę zapewne pojawi się w wynikach live score. Tak jest, już mamy ten wynik. No cóż, nie będzie łatwo zacząć, jeżeli czwórka jest nie do wbicia. Wydaje się, że do wbicia czwórka istotnie nie jest. Zobaczymy, chociaż jakby miała patent na różową kulę Agata, jest dobre wbicie. Zderza się biała, w zasadzie parkuje na brązowej. No i jeszcze nie pojawiło się takie zagranie, które nam tę partię uporządkuje, które sprawi, że doczekamy się kilku skutecznych zagrań. No przesadza teraz troszeczkę Agata. Zatem pora na Anitę Sochacką. Ma dziesiątkę do zagrania. No i ma też dwie problematyczne kule. Trzeba by się im przyjrzeć bardziej pod kątem możliwości zagrywania kombinacji. Tymczasem Magdalena Tatarkiewicz wszczyna pościg ze Izabelą Łącką. No właśnie, myślę tutaj o 13, 11. Chyba 11 nie przechodzi. 13 na pewno nie. Dobre, pewne wbicie. Jest pozycja na tę połówkę najwyżej na stole do środka. Może też grać, w zasadzie powinna grać ją do środka, bo chyba nie będzie mogła jej później zagrać do lewej górnej kieszeni. Zagrywając do środka można też wykreować kącik na 12. 13 zagrywając do środka na 12 można wykreować kącik, by dać sobie przynajmniej szansę na rozbijanie tej 11. To jest 9 oczywiście. No ale ani kącika, ani wbicia. Agata Ryś, Sylwia Ząbek. Taki wynik nam się pojawił. Właśnie, ciekawe, czy Sylwia Ząbek się jednak raczyła pojawić, czy też po prostu no, pro forma musi się tutaj pojawić. No jeżeli za chwilę będzie 5-0, no to nie będziemy mieli złudzeń. Czyli Agata Ryś zgodnie z naszymi oczekiwaniami walkowerem awansuje dalej. To by było dość takie tupeciarskie zachowanie, jakby się Sylwia Ząbek jutro pojawiła. No ciekawe, co tam stanęło na przeszkodzie rodowitej Dębiczanki w tym, ażeby wziąć udział w Mistrzostwach Polski rozgrywanych, uwaga, w Dębice, jako ciekawostkę dodam. I tak można by spojrzeć na ranking pani, bo cztery przecież zawodniczki spadną po tych Mistrzostwach Polski. Zobaczymy, w jaki sposób będzie punktowana ta absencja Sylwii. Czy dostanie punkt za najsłabszy możliwy wynik, czy też raczej dostanie 0 punktów. To się sędziów trzeba by zapytać. W tej chwili w każdym razie w strefie spadkowej raczej na pewno spada Kinga Stawarz, właściwie teraz to już Kinga Rauk, Agata Sidło, a w zasadzie może Izabela Łącka, Ewa Bąk i Monika Ząbek są natomiast na czwartym miejscu ex aequo. Dwie z nich, najprawdopodobniej dwie z nich unikną spadku. Przypomnijmy, spadną cztery najsłabsze zawodniczki. Agata Sidło traci 4 punkty do strefy ponad strefą spadkową.
zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wyklaruje. 4 punkty to wbrew pozorom nie jest dużo. To jest różnica między pierwszym a drugim miejscem. Anita Suchacka już na podium stała. Za trzecie miejsce 14, za drugie 12. No tak, ciężko sobie wyobrazić, żeby spadła Ewa Bong, zwłaszcza, że ona zagra prawdopodobnie, no i na pewno zagra, będzie miała co najmniej dwie szanse na awans do strefy medalowej. Tutaj się przydarzyło coś dziwnego. W każdym razie przy stole będzie Agata Sidło. I tego oczywiście nie możemy niczego przekreślać, niczego przesądzać, ale no, sytuacja w tabeli jest taka, że spada Kinga Stawarz, to pewne, prawdopodobnie jednak Agata Sidło, choć życzymy jej oczywiście jak najlepiej. W każdym razie jeszcze 60 punktów ma do zdobycia. Spadnie zatem na pewno też Sylwia Ząbek, która, no, której tu nie ma po prostu, więc ciężko, żeby gromadziła punkty. No i cóż, Monika Ząbek, Ewa Bong i Izabela Łącka. No ciekawe, naprawdę ciekawe te rozstrzygnięcia, różne warianty. Będziemy śledzili wnikliwie sytuację w rankingu pań. Anita Suchacka niestrudzenie zajmuje się połówkami, tyle tylko, że no nie ma tutaj specjalnie łatwej, klarownej możliwości rozbijania tych problematycznych bil z jej grupy. No chyba, że mega intensywną dolną rotacją po dwóch, trzech pandach, ale czy stać na to Anitę? No zagrała tyle, ile mogła tej dolnej rotacji. No i niewykluczone, że teraz będzie szukało może próby wbicia po czerwonej kuli. Coś zapowiedziała, czy też to ma być dubel? No, no cóż, no wyobraźnia poniosła Anitę. Zobaczmy powtórkę, no naprawdę jakiś czwarty wymiar rzeczywistości musiałby się tutaj otworzyć, żeby to można było zagrać w bandę, ominąć czerwoną kulę i jeszcze liczyć na to, że wpadnie, nie, wpadnie połówka. No w każdym razie Anita, Agata już przed ostatnim w tej chwili zagraniem na 2-0. Zobaczmy może szybko zatem, co u pozostałych pań. Bronikowska 1, Wolak 4, Agata Ereś wygrała 5-0 z nieobecną Sylwią Ząbek, a 2-0 prowadzi Agata Sidło.
Poprzednie rozbicie Anity Sochackiej sprawiło, że kilka kul do Uzy wpadło. Zobaczymy, czy tym razem będzie podobnie. Wtedy nie udało się wyklarować jednak łatwego układu. Nie udało się też dobrze opanować białej bili. Teraz jest nieco lepiej. Jest przynajmniej jedna kula w Uzie. Zobaczmy powtórkę. Widzimy, gdzie jest biała. Zatrzymała się po zderzeniu z czternastką. Są pełne do wyboru. Są też połówki do zagrania. Ale wydaje się, że jednak łatwiej byłoby zacząć od połówek, bo jest dziewiątka blisko kieszeni. Wszystkie przechodzą. Pełne wydają się nieco bardziej problematyczne. Ale tylko nieco bardziej problematyczne z uwagi na szóstkę i trójkę. Delikatnie i zostajesz Bila z żółtym paskiem na stole. No ręce się zamamują. Miałem nadzieję z satysfakcją ogłosić partię z kija. Ale że ja naiwny jestem. Jagata Sidło stół wciąż otwarty. No i niewiele zmieniło się, jeżeli chodzi o skalę trudności układu. Proszę bardzo, to Anita, która... No tak, tak, woda to może być dobre remedium. Układ nie zmienił się, jeżeli chodzi o to, które z Bills wydają się łatwiejsze. Nieco trudniej tym razem jednak zacząć od połówek. Właśnie musi do dziewiątki się składać, czy nie mogłaby na przykład do tej bili przy prawej kieszeni. No i także pomyłka. No teraz łatwiej zacząć od bil pełnych, to nie ulega wątpliwości. No ale nie jest przejęta swoim błędem specjalnie Agata. Ona posmakowała tej rywalizacji na najwyższym kobiecym poziomie w Polsce. No i wie, że rzadko się zdarza, by jeden błąd przekreślał szansę na wygraną partię. Teraz skuteczne wbicie Anity i to ona bierze te korzystnie ustawione połówki. No cóż, no taki układ, który... taki przyjemny do rozwiązywania, bo po pierwsze nie jest zbyt złożony, a może raczej pozwala tak w miarę bez konsekwencji na kilka zagrań, no takich powiedzmy na rozgrzewkę, na przykład z dolną rotacją, jakichś mocniejszych. No stwarza ten układ takie możliwości. Ojej, wydawało się, że będzie pomyłka. No i pomyłka jest zdecydowanie na pozycjonowaniu. No kręci troszeczkę z niezadowoleniem głową Anita. Cóż też Anita zamierza zagrać? Czyżby kombinację do środka, trudne i wydaje się, że daremne. Już chyba łatwiej byłoby zagrać dubla z dziewiątki, przynajmniej próbować. Coś zapowiedziała, czyżby to był ten dubl, ta kombinacja. Przyznam, że nie widzę zupełnie, co tutaj... No ta kombinacja chyba jednak. Tak jest, delikatnie. No to się udało i za to brawa. Okazuje się, że między dziesiątką i czternastką było wystarczająco dużo miejsca, aby to miało sens. No i brawa, jak mówię, dla Anity za to, że udało jej się popisać skutecznym wbiciem.
Ale co dalej? No to chyba nie jest próba wbijania dziewiątki, raczej... No właśnie, co to może być? No tak, nie ma wątpliwości, że nie ma bezpośredniej możliwości zagrywania czternastki i trzynastka odcięta. On musi skłaniać się ku dziewiątce. No udało się wbić po dwóch bandach. Dziewiątka w ślad za białą, zobaczmy. Mocne to zagranie. Taka troszeczkę wściekła wydawała się Anita. Tak zacisnęła przez chwilę dłonie na oparciu krzesła. Agata, no powinna chyba zacząć od bilii zielonej, tak się wydaje. Jednak zaczyna od góry, a więc to też ma jakiś sens. Pozbędzie się tej bilii, która jest najbardziej oddalona od pozostałych. No i teraz pozycjonowanie, w zasadzie próba pozycjonowania do... chyba do tejże zielonej. Teraz delikatnie. No dość pewne to zagranie, ale dobra pozycja i do czerwonej, i do pomarańczowej. Jednak ku pomarańczowej skłania się teraz Agata. Kolejne dobre wbicie. Zderza się biała jeszcze z siódemką i to zdaje się troszeczkę komplikować plany. Tak jak to, że przemieściła się bila z paskiem i odcięła możliwość zagrywania czarnej kuli do narożnej kieszeni. Widzimy tutaj, że bardzo blisko biała i brązowa. I tak, jest oczywiście możliwość takiego dziubnięcia, mówiąc kolokwialnie, do końca. A widzimy, tutaj nie mamy złudzeń, w jak niekorzystnym położeniu są dwie kule, nad którymi zastanawiała się Agata. Znajduje jednak możliwość zagrywania piątki, delikatnie jest, sam środek kieszeni, dobrze. No i teraz przydałoby się zagrać czerwoną kulę. A to dlatego, że z brązowej najłatwiej byłoby pozycjonować na ósemkę. No to wygląda dość obiecująco. Świetnie, świetnie Agata Sidło. Jak ta pozycja, bardzo dobra, rewelacyjna pozycja, no i tylko patrzeć może teraz Anita. Kapitalna sekwencja Agaty Sidło, mamy 3-0.
No to wracamy z rozbiciem Agaty Sidło. Jest Bila w wózie i znowu dobre to rozbicie. Takie ładnie rozpierzchły się kule po stole. Za chwilę przyjdzie nam ocenić, co tutaj jest do wyboru. W zasadzie wszystkie kule wydają się dość dostępne. Chociaż pełne chyba stwarzają szersze możliwości pozycjonowania później na ósemkę. Z uwagi na to, że wokół czarnej kuli jest i jedynka, i szóstka, i jedna z bil z paskiem. Ale ciężko będzie wobec faktu obecności żółtej kuli pozycjonować na te bile z paskiem. Teraz warto by było pozbyć się różowej kuli, ale inaczej decyduje Agata. Piątka też wymagała w miarę sprawnego działania. I będzie można jeszcze czwórkę później zaatakować. Na razie czerwona kula. No i do czego teraz pozycjonuje Agata? No do żółtej. Ma tutaj miejsce i widzimy też, że różowa przechodzi do środkowej kieszeni, a więc no trzeba powiedzieć, że na razie bardzo dobrze Agata rozwiązuje ten układ. Pewne zagranie na stopa. No cóż, wszystkie bile teraz na jednej połowie. Zielona, niebieska, różowa. Z różowej pozycjonowanie na czarną byłoby najłatwiejsze. Z zielonej zatem trzeba by pozycjonować na niebieską. Kilka centymetrów cofnięcia, no właśnie dokładnie tyle. No proszę bardzo, czyżby Agata nam zaprezentowała partię z kija? Z całego serca jej tego życzymy. Już tylko różowa zostaje spośród bil pełnych, no i rzecz jasna czarna. No sporo tej dolnej rotacji, czy nie do przesady? No po co ta dolna rotacja? Zobaczmy powtórkę i przeanalizujmy. No ładna ta cofka, nie ma wątpliwości, ale przecież to stwarza pewne ryzyko. Tutaj akurat nam się schowała perspektywa. No i teraz pozostaje wątpliwym, czy można zagrać się ósemkę do prawej górnej kieszeni. Dlatego chyba będzie chciała grać ją w lewo Agata Sidło. Tak jest, to wygląda obiecująco, kapitalnie mamy partię z kija i 4-0 dla Agaty Sidło. Wielkie brawa, młoda damo.
Na transmisję zaprasza Darko. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Sponsorem relacji jest Aramid, producent najwyższej jakości kul bilardowych. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. WIK. Producent stołów bilardowych z certyfikatem Polskiego Związku Bilardowego. Rozgrywa nam na razie Agata Sidło przy stole telewizyjnym. 4-0 prowadzenie zawodniczki klubu z Kielc, klubu Nosan oczywiście. Zobaczmy jeszcze raz rozbicie Anity Sucharskiej. Posłucha się jakoś dziwnie skarpeniła. Szansa dla Agaty na zakończenie już tego pojedynku. Jak widzieliśmy, nieudane rozbicie w wykonaniu Anity. No, Agata nie ma na swoim koncie jeszcze medali w kategorii kobiet. Niewątpliwie, jeżeli jakiś medal by przytrafił się Agacie na tych mistrzostwach, to nie będzie to. Nie będzie to na pewno wielkie zaskoczenie. No ona przecież na koncie już medale w pucharze kobiet. Również złoty medal w kategorii juniorek. Mówisz do niewłączonego mikrofonu chyba.
A czyżbyśmy oglądali ostatnią partię? Niewykluczone. Dużo powodów ku temu, że jest w stanie... Jak uwierzę, że jest w stanie Agata rozwiązywać trudne układy, dała nam choćby podczas partii z Kiao. To Agata Ryś, debiutantka, która już ma pewne siódme miejsce. Anita Sidło jednak, Anita Sochacka oczywiście jednak, w bilard też grać potrafi i choć popełnia błędy, z których rywalka korzysta skrupulatnie, no to jest w stanie się Anita odgryźć. Na pewno dobre decyzje podejmuje Anita, na pewno dobre rozwiązania wybiera, takie powiedziałoby się męskie. No tyle tylko, że brakuje skuteczności w ich egzekwowaniu. Jeszcze w tym pojedynku Anita nie zagrała niczego, co naprawdę by sprawiło, że no troszeczkę oczy nam by z orbit wyszły. No to teraz odważnie Agata Sidło. No gdyby to wpadło, mielibyśmy jedno z naprawdę efektowniejszych wbić tych mistrzostw, na tym etapie przynajmniej. No, więcej się tutaj zrobić nie dało, mocniej się na pewno zagrać nie dało, a w zasadzie to tylko siła była tutaj determinująca dla niepowodzenia tego zagrania. Dostaje Anita Sochacka kolejną szansę. Zobaczymy, no cóż, prawda jest taka, że jeżeli z tym układem nie poradzi sobie Anita Sochacka, to ponad wszelką wątpliwość, no nie, ciężko powiedzieć, żeby zasługiwała na zwycięstwo, żeby zasługiwała na to, by pozostawać w walce o medale Mistrzostw Polski, podkreślmy. Oczywiście widzieliśmy różne pojedynki już na przestrzeni tego turnieju i zaręczam, że daleki jestem od wyciągania pochopnych wniosków. Pochopnych wniosków na temat tego, czy Anita byłaby na przykład w stanie teraz zdobywać medale w ogóle na Mistrzostwach Polski w tym roku. Przypomnijmy, jeden już ma. No w każdym razie Agata zapewne, no w jej żywotnym interesie przede wszystkim leży odesłanie koleżanki do domu, w zasadzie do pokoju hotelowego. No dwie bile dzielą ją od tego. No i teraz czyżby za mocno? No powiedzmy, że taki wariant pozycjonowania wybrała Agata, który wydawał się najmniej ryzykowny. No ale no cóż, pomyliła się powiedzmy jakieś 10 cm, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, bo mogłaby mieć przecież 10 cm wyżej białą bilę. No, a teraz pomyliła się o 7 cm, bo 7 cm zabrakło czarnej kuli do łzy.
Zapewne nie jest to ostatnia szansa Anity Sochackiej w tym pojedynku, bo widzimy, gdzie znalazła się czarna kula, blisko Bili Zielonej. No i bardzo nierozsądnie, czy też... Z jednej strony nierozsądnie, biorąc pod uwagę skalę popełnianych błędów, otoż właśnie dowód moich słów. Z drugiej strony, no tak należałoby rozpocząć układ, mając pewność, że się go skończy. W każdym razie... Prezent dla Agaty Sidło. I już teraz rozstajemy się z Państwem na kilkadziesiąt minut i zapraszam na ceremonię otwarcia o 14:00. Do usłyszenia.